Nauczanie domowe, 10 września. Ewangelia według świętego Łukasza, rozdział 6, wersety od 27 do 30. Jezus powiedział do swoich uczniów: powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jezus pokazuje grupę ludzi, którzy, jeśli bierzemy pod uwagę same czasowniki użyte w tych przykładach jezusowych, tak się zachowują. Nienawidzą, przeklinają, oczerniają, biją i zabierają cudzą własność. Jezus mówi: nie wolno wam takimi być. Nie wolno wam przyjąć tego stylu myślenia i działania. Nie przyjmuj takiej postawy, która tak ciebie samego niszczy. Nie przyjmuj tych poglądów. Pozostań sobą, czyli pozostań katolikiem. Pozostań synem Boga, a nie chciej być dzieckiem tego świata. Oznacza to w praktyce bardzo ważne zatrzymanie, bardzo ważną konfrontację, bardzo ważne stwierdzenie: nie będziemy się zgadzać ze wszystkimi na tym świecie. Nie będziemy mogli wszystkich tak samo traktować, jeśli chodzi o ich przekonanie i poglądy. Szanujemy jako ludzi, ale nigdy nie będziemy się zgadzać z tym, co mówią, z tym, co robią i jak się zachowują, ponieważ to jest złe. Zatem niektóre poglądy co do mówienia, traktowania osób, kochania, wychowywania, posiadania, pożyczania są nie do przyjęcia przez katolika. Odpowiedzią naszą jest postawa chrześcijańska: miłość, modlitwa, hojność, zdolność znoszenia trudów, a nawet uderzeń. To jest nasza postawa. Więc nie pozwól, by twoje serce przeszło na drugą stronę. Nie pozwól się przewrócić na lewą stronę. Czyli nie pozwól sobie wmówić, że tolerancja to zgoda na zło, że miłość to życie bez wymagań, że wolność to brak jakichkolwiek granic. Zobacz, do czego to prowadzi. Nienawidzą, przeklinają, oczerniają, biją i zabierają. Więc nie możesz się zgodzić na to, żeby zniszczyły cię te poglądy, te postawy. Ty masz pozostać sobą. Pozostań. I wtedy wygrasz. Widać wyraźnie, że adresatami tych zdań trudnych, ale koniecznych są uczniowie Jezusa. Jakby chciał jeszcze to podkreślić, mówi: powiadam wam, którzy słuchacie, czyli którzy chcecie mnie słuchać, którzy chcecie być dziećmi Boga jedynego, czyli którzy chcecie pozostać wierni. Jeżeli ma tak być, nie możecie rezygnować z Bożej miłości. Nie możecie rezygnować z czynienia dobra, nawet jeżeli wokół was jest tyle zła. Nie możecie rezygnować z błogosławienia, nawet jeżeli słyszysz przekleństwa i oszczerstwa. Nie możesz zrezygnować z modlitwy, nawet jeżeli ktoś występuje przeciwko tobie i cię prześladuje. Bądź sobą. Niech ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.